Na próba mikrofonu. Dzień dobry, dzień dobry. 19 godzina wybiła. Poniedziałkowy, poniedziałkowy wieczór, wczesny wieczór. Witamy się na kolejnym spotkaniu, kolejny webinar dotyczący 4P4C. To niesamowite, ale dotarliśmy już do półmetka. Za nami, tak naprawdę, spotkanie wstępne. Były dwie literki P, były dwie literki C, a teraz przyszła czas na, na pasję. Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że, że jesteśmy w takim gronie. Od razu, od razu na początek, póki pamiętam, to umieszczę na czacie link do ankiety i tę ankietę od razu przypnę z prośbą o to, żebyście wypełnili po, po naszym spotkaniu ten krótki taki formularz. To jest formularz prowadzący do, do ankiety, którą no, zapewne znacie, jeśli już braliście udział w naszych spotkaniach. Ona jest, ta ankieta jest taka dwuczęściowa. Pierwsza część to tylko kwestia oceny i wrażeń, i refleksji na temat dzisiejszego spotkania, a druga część jest przeznaczona dla tych osób, które są zainteresowane zaświadczeniem NODN-u cyfrowy dialog. Jeżeli macie ochotę na takie zaświadczenie, to zapraszam Was do wypełnienia drugiej części. Jeszcze będę, o ile nie, nie umknie mi to z mojej pamięci, to będę przypominać o tym, o tym linku. A skoro już taką formalność tutaj, formalności dopełniłam, czyli ten link umieściłam, no to cóż, to zaczniemy od, od takiej rozmowy na temat pasji. Ta pasja jest jedną z czterech składowych i już zapewne jeżeli byliście udział w spotkaniach 4P, 4C to, to kojarzycie, że to jest ta jedna z liter P, o których mówił między innymi Mitch Reznik. I to jest takie hasło, które dosyć często pojawia się jeśli mówimy o edukacji, czyli no, dobrze jest mieć pasję, takie zainteresowania tak no, w tych uczniach naszych pasję rozwijać, niech ten ogień płonie, a my spróbujemy sobie spojrzeć dzisiaj na hasło pasję z perspektywy takiej polskiej szkoły. Nie to, co się dzieje za, ocean, za, za oceanem, tylko z kraczem, tylko spróbujemy sobie o tej pasji porozmawiać tak bardziej przyziemnie i zerkając na to co się dzieje u nas na naszym podwórku i czy jest taka możliwość żeby tym jednym z filarów naszych działań edukacyjnych rzeczywiście była pasja. No bo pasja to jest takie hasło, które brzmi najczęściej bardzo jak czasami mówię z wysokiego C. Pasja to my napisała, Dorota. Dorota, wyprzedziłaś moje myśli, czy też w moich myślach? Bo to jest właśnie pytanie, które do Was chciałabym skierować. Znaczy, co to jest pasja? Czym jest według Was pasja? Jakbyście o tej pasji mieli yy, powiedzieć, to no właśnie, to co to ta pasja jest? Pięć prostych literek, yy, a, ale co się za nimi kryje? Dobry wieczór Małgorzata. Małgorzata, też zapraszam Ciebie, żebyś się podzieliła y, swoimi przemyśleniami. Co to takiego jest pasja? Zwłaszcza jeśli mówimy o, tym, o tej edukacji. Jesteśmy y, albo nauczycielami, albo dorosłymi związanymi. Z edukacją. Pracujemy albo z młodszymi uczniami, z uczniami w średnim wieku, albo też z dorosłymi. No i widzę się, że się pojawiają odpowiedzi, poza, poza tą, tym hasłem Doroty, że pasja to my. Ta Agnieszka wspomina, że to jest coś, co sprawia, że mi się chce. Małgorzata jeszcze pisze, że to jest bycie w gotowości do szukania rozwiązań. Mhm. Spróbujmy jeszcze znaleźć jakieś, jakieś skojarzenia. To mogą być też pojedyncze słowa. Słuchajcie, z czym was, Wam się to kojarzy. Natalii na przykład kojarzy się z ciekawością, a Joannie z zaangażowaniem. Mhm. Za, zaangażowanie się w coś, co sprawia przyjemność. Modelarstwo i budowa modeli latawców i geocaching, napisał Paweł. Znam takiego jednego Pawła, który, który buduje modele i ma pasję związaną z geocachingiem. Wioletta wspomina o fascynacji i jeszcze pojawiają się takie hasła jak robienie czegoś, co lubię i sprawia przyjemność. Albo radość. No i oczywiście to jest taka sytuacja, w której trudno powiedzieć, że mamy jakieś odpowiedzi lepsze lub, lub gorsze, albo że możemy je jakoś punktować, bo każde z tych wypowiedzi są słuszne. Andrzej jeszcze pisze, że niedosyt. Tutaj jeszcze się pojawiają takie hasła jak szydełkowanie i chęć dzielenia się wiedzą, albo hobby. I wszystko się zgadza. To, to są takie skojarzenia, które wokół um, pasji się tam kręcą i, i oscylują. Ja sobie też przygotowałam przed spotkaniem z wami, zastanawiałam się, czym jest ta, ta pasja, i część z tych haseł um, mieści się w, w tym, co, co ja zapisałam, być może trochę innymi słowami, um, ale czuję, że mamy tę płaszczyznę porozumienia, bo to jest jakieś zamiłowanie, zainteresowanie. Zaangażowanie, ja oddzieliłam jeszcze tak zaangażowanie angażowanie i angażowanie i spróbujemy dzisiaj trochę o tym porozmawiać. Taka wewnętrzna iskra, czyli to, 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 co sprawia, że nam się chce, ale zapisałam też dwa słowa, dwa takie hasła, które, jeżeli zajrzymy do definicji, to one się rzeczywiście pojawiają: cierpienie i gniew. Nie, nie bez powodu i nie bez przyczyny to też tutaj wpisałam, ponieważ w momencie, kiedy rozmawiamy o metodyce 4P4C, to są takie bardzo proste hasła, tak? Zabawa, rówieśnicy. One są tak proste, że jednocześnie są bardzo trudne, bo my chcemy trochę tak rozszerzyć tą perspektywę, tak? Spojrzeć na to troszeczkę, troszeczkę właśnie głębiej. Jeżeli zabawa, to ona nie jest tylko taka, właśnie prosta i ludyczna. I jeżeli pasja, to ona nie jest tylko ograniczona do, do takiego, takich sformułowań związanych z zaangażowaniem i z hobby, i z czymś, co jest świetne. Tak naprawdę cierpienie i gniew, bądź cały, cały pakiet takich uczuć czy emocji, czy naszych odczuć, niekoniecznie takich brzmiących pozytywnie, też się mogą pojawić. Jeżeli rozmawiamy o pasji w koncepcji tej 4P, 4C, to jest takie spojrzenie, właśnie zejście z tego pułapu wysokiego T, tak, że to nie jest ta pasja. Tutaj mamy Leonardo Da Vinci. I dzisiaj w ogóle większość zdjęć, które będzie, to są zdjęcia generowane przez sztuczną inteligencję, tak dopowiadam. Tutaj mamy Leonardo Da Vinci, który występuje w dwóch rolach, czyli jest nauczyciel i Leonardo Da Vinci jako uczeń, no bo można by było powiedzieć na no tak. Pasja pasja w szkole. Mamy nauczyciela, który musi być takim Leonardo da Vinci, który wchodzi i ma tę pasję i, i możliwości twórcze właśnie z wysokiego C. I on sprawia swoim, swoją osobą i swoją pasją i zainteresowaniem, że mamy nowych Leonardo da Vinci, i tam 30 co najmniej w tej, w tej klasie 32 osobowej to 30 Leonardo da Vinci, a dwóch to tam może jakichś innych wielkich. I, I znowu, chodzi o to, żeby troszeczkę dać sobie prawo do tego, żeby nie myśleć o pasji przez wielkie P, tylko o tej pasji, która niekoniecznie wtłacza nas w myślenie o tym, że musimy być kimś takim wielkim jak, jak Leonardo da Vinci, albo że nasi uczniowie tacy muszą być, że jeśli oni będą robić projekty, to już takie medalowe i, i w ogóle konkursowe. To jest, to jest jedno, jedno hasło, żebyśmy właśnie mogli zejść trochę niżej z tego, z tego poziomu, ale sobie rozszerzyć te ściany, tak? Czyli, żebyśmy patrzyli na pasję z perspektywy też, co ona wynosi do naszego życia poza takimi hasłami, można by było powiedzieć, z języka reklam. Tak, no bo zaangażowanie i, i wewnętrzna motywacja to jest coś, co, co moglibyśmy słuchać w, 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 o czym moglibyśmy słuchać w reklamie, a tu chodzi o to, żebyśmy też zdawali sobie sprawę, z tego, że jest pewien trud, że jest pewne cierpienie, że może się pojawić gniew. No bo to jest takie, taka rozmowa i takie pytanie: czy ta nasza pasja? W edukacji, to, to bardziej jesteśmy w roli szewca czy anioła. Tak sobie to, to zatytułowałem, bo w momencie, kiedy mi się w głowie pojawia to hasło pasji, to, to ja mam takie skojarzenie, że może być szewska pasja. Czyli ten moment, kiedy jesteśmy niezadowoleni, ale może to być też pasja związana z twórczością Michała Anioła, czyli innego wielkiego twórcy renesansowego, obok Leonardo da Vinci, znana postać. Przy czym w mojej głowie postać Michała Anioła kojarzy się. Przez pryzmat książki, którą czytałam w szkole podstawowej, Irving Stong napisał Udręka i Ekstaza, czyli historię właśnie Michała, Anioła, i faktycznie tam poza tym tą ekstazą, czyli poza tym, co my sobie możemy łatwo przykleić do hasła pasja, czyli tworzenie i, i to bycie na takim haju, tak. To tam jest jeszcze udręka i są jakieś elementy właśnie takiego trudu czy, czy cierpienia. Mówię o tym też po to, że żebyśmy cały czas z tyłu głowy właśnie mieli taką, taką żaróweczkę, że, że ta pasja jest naprawdę hasłem szerokim. I za chwilę jeszcze pewnie sobie porozmawiamy trochę o tym, jak to jest tworzyć. Mi się czasami zdarzało. I szewską, i, i, i tą anielską pasję mieć. Bo trochę to jest też tak, że jeżeli mówimy o pasji w kontekście projektów um, edukacyjnych, które będą na przykład nasi uczniowie robili, albo w kontekście lekcji, którą po prostu będziemy przeprowadzali, to jest znowu postawienie sobie takiej, takich pytań, um, czy ja jako nauczyciel, jako dorosły, coś podziwiam. I coś mnie właśnie zachwyca, czy ja zadziwiam? Albo czy uczniowie, którzy będą realizowali projekty, będą podziwiać czy, czy zadziwiać? W której oni będą z tych ról? Tutaj trzy takie grafiki przygotowałam, bo to jest tak, że możemy przygotować świetną lekcję i możemy jako nauczyciele przyjść i powiedzieć, że nas akurat pasjonuje budowa pantofelka. I możemy o tym pantofelku opowiadać tak, jak, jak tutaj na tej pierwszej grafice, przedstawiając to niemalże jak, jak fantastyczną, piękną rzeźbę. No i nasi uczniowie mogą być razem z nami i mogą tego słuchać, mniej lub bardziej zainteresowani. Może być tak, że część z naszych uczniów. Trochę zarazimy tą naszą pasją i naszym zainteresowaniem. I oni sami też zaczną eksplorować ten, ten temat. To, to ta grafika druga. Ale może się okazać, że nawet jeżeli my się wzbijemy na wyżyny i przygotujemy lekcję, która nas fascynuje i dla nas jest, jest fantastyczna, to nasi uczniowie pozostaną w tej trzeciej roli takiego posągu, którego po prostu to nie rusza. No i teraz jest takie pytanie: no i co dalej z tym zrobić? Znaczy każda z tych sytuacji mi się przytrafiła, kiedy byłam nauczycielem. Czy wam się też tak zdarzyło, że mieliście uczniów, którzy na przykład, mimo Waszej ogromnej energii, jednak zachowali się jak, te, jak takie właśnie posągi, których to kompletnie nie ruszyło? Widzę, że ktoś, ktoś już pisze. Jakie są Wasze doświadczenia? Ja uczyłam matematyki i informatyki. Zdarzało mi się przychodzić na zajęcia do, do moich uczniów i, i naprawdę być przekonaną, że to, o czym będziemy rozmawiać, jest fantastyczne. I nawet mi się właśnie zdarzyło, że, że uczniowie mi powiedzieli, że oni widzą, że, że Pani to lubi. Tak, my to widzimy, że pań, nas nie. Ale widzimy, że pani jest zaangażowana. Widzę, że, że Ilonie się zdarzają takie sytuacje, a to nawet wspomina o tym, że, że coraz częściej, że nawet cała gama takich, takich postaw jest. No i to jest taki moment, w którym chyba dobrze jest nie przejmować całej odpowiedzialności. To jest ten, ten punkt, w którym tak, my możemy mieć świetną lekcję. Możemy być co do tego przekonani, że to jest świetna lekcja i że my jesteśmy dobrze do tych zajęć przygotowani, a uczniów ona nie porwie. Jeżeli nie porwie uczniów ta taka lekcja, to wydaje mi się, że możemy. Zastanowić się, co dalej z tym zrobić. Znaczy, co cennego i dobrego moglibyśmy wyciągnąć z takiej lekcji, na której widzimy, że mamy takie posągi, tak? że, że oni po prostu nie wchodzą w, w to nasze zagadnienie. Tutaj widzę, że Dorota jeszcze dzieli się swoją refleksją i doświadczeniem, że tak, że to, to zależy też od tego, jaki jest temat, że czasami jest ten sam temat, a, a jedni się angażują, a inni nie, nawet czasami w jednej, w jednej klasie tak widzimy to zróżnicowanie, a czasami jest tak, że jednego roku coś po prostu zadziała, a innego roku kompletnie nam to, to nie wyjdzie. No i znowu to ten, ten odbiór, znaczy, my nie jesteśmy, to do, dopowiem do, do Andrzeja, my nie jesteśmy właśnie odpowiedzialni za, za to, w jaki sposób nasza lekcja będzie odebrana. Naszą rolą, rolą nauczyciela jest to, żeby się przygotować dobrze, ale już ta aktywność jest po stronie ucznia. I jeśli uczeń pozostanie jako ta skała, jako ta, ta rzeźba marmurowa, to być może jakimś rozwiązaniem jest to, aby wskazać uczniom, że to też w zasadzie jest dobrze. To znaczy, w życiu spotykamy, spotykamy takie rzeczy, które nas nie interesują. Ja na przykład z moimi uczniami dzieliłam się, kiedy, kiedy pracowałam, to dzieliłam się taką, taką moją historią i dzieliłam się na lekcjach matematyki, które, które prowadziłam w liceum. Mówiłam im o tym, że jako licealistka, Kompletnie nie przepadałam za trygonometrią. To był taki dział, podczas którego najwięcej po prostu wagarowałam, w związku z tym miałam spore zaległości, a też umówmy się uczenie na pamięć tych tabelek, które no były tylko tabelkami albo wzorami do, do nauczenia, jakoś nie czułam tego. I, i takie przyznanie się, że tak, no byłam uczniem i pamiętam, i że, że ja też kompletnie nie byłam tym zainteresowana. Było otwarciem do innego wątku, czyli do takiego wątku, słuchajcie, jako 40-kilkuletnia, chyba 43 lata wtedy miałam, osoba, doświadczyłam na nowo nauczenia się trygonometrii, na nowo odkrycia, to zupełnie na nowo odkrycia trygonometrii, i poczułam, że jest ona. Fajna i pasjonująca. Mało tego. Ja nawet przyszłam do moich licealistów, miałam taką konstrukcję zrobioną z patyczków i z koralika i drucików i im pokazywałam, w jaki sposób tym koralikiem jeździmy po druciku i dlatego, dlaczego nam się robią te, te wykresy sinusów i kosinusów. I to był komunikat z mojej strony do nich, że może być tak, że jednego dnia. Oni nie będą zainteresowani. I jak, jak czytam Wasze doświadczenia, mówicie, że jeden temat w jakiejś klasie zadziała, a w innej klasie nie zadziała, to samo powiedzenie tego do uczniów. Słuchajcie, widzę, że ten temat dzisiaj w naszej klasie nie zadziałał, ale wiem, bo doświadczyłem doświadczyłem tego, że czasami w innych klasach. Jest mnóstwo zaangażowania. Być może po prostu dzisiaj słuchajcie, nie ma dobrej energii, ale tak jakby pamiętajcie o tym, że może być taki dzień, że poczujecie, że ten przysłowiowa budowa pantofelka stanie się podstawą do, do tego, żeby eksplorować i robić jakieś projekty. Taka uczciwość, wiecie, zadawania sobie pytań. Jak się przygotowałem, za co jestem odpowiedzialna, i co mogę wyciągnąć, i co mogę przekazać uczniom z lekcji, która nie wyszła. Znaczy, ona nie wyszła, dlatego że nie było takiego flow, i, i nie było jakiejś świetnej energii w, w pracy z, z uczniami. Bo w ten sposób. Przygotowujemy ich do tego, że ta pasja może się pojawić. To jest jeden z takich sporych problemów, kiedy się rozmawia z uczniami i oni mówią, że oni nie mają pasji. Bo pasja jest właśnie takim wiecie, wielkim słowem. Jakie masz hobby? No właśnie, jakie macie hobby? No, Paweł to już wiemy, że ma geokecznik i modelarstwo. A wy jakie macie hobby? Napiszcie na czacie. Rymowanie. Świetnie, Ilona. I origami. I ogród. Ja widzę, że Kamila uwielbia GC. Ja bym musiała teraz powiedzieć, Kamila, co to jest. <średytutujesz> I czytanie książek się pojawia, i też i ogród. To już widzę, że Ela mogłaby z wielą spędzić razem czas. I jeszcze z filmem, i z językami obcymi. A, a, dobrze. Elektronika, pokazy laserowe, muzyka elektroniczna. Super. Słuchajcie, fantastycznie, że potraficie tak szybko napisać, jak wiele rzeczy Was interesuje. Zdarza się, że jeżeli takie pytanie zadamy, nawet nie tylko młodzieży, ale nawet dorosłym, to sama nawet się na tym w ostatnim roku przyłapywałam, że mówiłam o tym, że nie mam czasu na przykład na, na hobby. Że nie mam czasu na, na jakieś zainteresowanie. Z drugiej strony, jeżeli ktoś ma hobby, to podobno znajdzie na to czas. Podobno tak jest. Mnóstwo, mnóstwo haseł, które mogą też o nie śmielać. Bo teraz, jeżeli sobie znowu rozszerzymy perspektywę, i widzimy klasę. 25 osobową i pada pytanie jakie macie hobby i tak jak u was y, zaczyna się zgłaszać grupa osób powiedzmy jest nas tutaj około y, 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 sześćdziesiątki i jest grupa osób takich która od razu natychmiast ona wie I, i słuchajcie kości kostki wykorzystywanie w edukacji i siłownie po prostu mnóstwo rzeczy takich które bieganie śpiewanie nauka języka i sobie można pomyśleć o matko a ja a ja nie wiem. Albo na przykład, zapewne to, co robię, to nie jest tak naprawdę hobby, że to jest coś takiego małego. Mhm. I to jest znowu otworzenie się na to, żeby pokazywać uczniom. Słuchajcie, to, że na przykład moją pasją jest rysowanie, bo rzeczywiście tak jest, to nie oznacza, że ja każdego dnia stoję, nie wiem, przy sztaludze albo, albo wyciągam sobie kartki. To wystarczy, że robiąc nie wiem, uczestnicząc nawet w takim webinarze, ja sobie robię jakieś, jakieś gryzmoły, albo po prostu wiem, że mi to sprawia przyjemność i już ta sama świadomość, że coś nam sprawia przyjemność, jest bardzo ważna i my już wtedy jesteśmy uprawnieni do tego, żeby powiedzieć, że to jest coś, co jest dla nas ważne i być może nie jest to pasją, z której możemy utrzymać się, ale już mamy jakiś pierwszy krok. Pierwszy krok Podróży do tego, żeby dotrzeć do tej pasji przez duże P, albo żeby umieć, tak jak Wy przed chwilą tutaj zrobiliście, wymienić mnóstwo różnych rzeczy, które stanowią o, o tym, jakimi jesteście interesującymi postaciami. I to jest znowu taka rozmowa o, o drodze, o edukacji jako, jako takiej ścieżce. Że wystarczy dać sygnał uczniom, że ta pasja na samym początku, że to zainteresowanie na samym początku, że ten projekt na samym początku może być tylko krótką wędrówką po Nizinach. I jeżeli znajdą cokolwiek w tym projekcie, co będzie ich interesowało, nie wiem, w jakimś waszym przedmiocie, to mogą sobie podnosić poprzeczkę. I jeśli będą wchodzili, z kolei z tych ścieżek takich nizinnych na, na jakieś e, m, trasy e, górskie, to może się okazać, że faktycznie ta pasja e, rozwinie się na tyle, że to będzie coś z, z tego wysokiego C i przez wielkie P pisane. Bo e, tu ostatnia grafika to jest nauczyciel wędrujący na szloku e, w stronę Mont Everestu. Może tak być, ale dobrze jest, żeby uczniowie i sami nauczyciele też widzieli, że to jest taka e, długa ścieżka. I my możemy być na, na, na różnych etapach. Możemy mieć w klasie uczniów, i tak mamy tak naprawdę, którzy z dowolnego tematu są na różnych tych ścieżkach. I znowu powiedzenie to jest OK. E, e, I tak jakby pogłaskanie tej swojej e, pasji, e, to, jest, e, to jest rzecz, o której dobrze jest e, pamiętać. Ponieważ, i tutaj wracamy do, do tego hasła z, z samego początku, ta pasja niesie w sobie trochę cierpienia, trochę gniewu, trochę niezadowolenia. Jeżeli mamy zajęcia, które nam nie wyjdą, to możemy też o tym powiedzieć: Słuchajcie, jest mi szkoda, że te zajęcia nie wyszły, bo liczyłam, że wyjdą lepiej. Takie przyznanie się do tego, że. Liczyłam na coś innego i mi nie wyszło. Chciałam wejść na Mount Everest, ale były złe warunki pogodowe i się po prostu wycofałam. To jest rzecz, którą możemy wyciągnąć z każdej lekcji i którą możemy sukcesywnie przekazywać uczniom, ucząc ich tego, jakim być dorosłym, że pojawiają się na naszej drodze, niezależnie od tego, w jakim zawodzie będą pracować. Takie trudy, które po prostu będą wywoływały takie negatywne emocje. Tak się mówi, że negatywne emocje, chociaż spotkałam się z takim określeniem, że nie ma czegoś takiego jak złe i negatywne emocje, że, że wszystkie emocje są po prostu nam potrzebne. Jeżeli realizujemy jakieś zadania, które są związane, już tak wróćmy do tej pasji, z pasją. To przez to, że podnosimy sobie poprzeczkę, że realizujemy tę naszą, to nasze hobby czy zainteresowanie na coraz wyższym poziomie, to musi się wiązać z tym, że będzie tam wysiłek. I teraz, jeżeli rozmawiamy z uczniami o pasji i zainteresowaniach, i ktoś powie na przykład, że uwielbia rysować mangę, to też jest dobry punkt, żeby z kolei wrócić do kwestii edukacyjnych. Lubisz rysować mangę, rysujesz na swoim poziomie. Chcesz rysować na wyższym poziomie, to oznacza, że musisz włożyć wysiłek. To, że wkładasz wysiłek, to buduje pewną gotowość w Tobie. To buduje też odpowiednie struktury mózgu są ćwiczone. I teraz jeżeli przełożymy to na, na edukację, to jest taka historia, o której ja też rozmawiałam z moimi uczniami. W momencie, kiedy mieliśmy zadania z matematyki, z licealistami, ja czasami im mówiłam, słuchajcie, ja zakładam, że, nie wiem, talesa, to pewnie niewiele osób co poniedziałek wykorzystuje i sobie liczy. Raczej jest tak, że my na co dzień, że takich, nazwijmy to, większość zwykłych ludzi posługuje się matematyką na takim poziomie zwykłego przeliczania, no już procenty, czasami jak, jak musimy policzyć, to to już jest coś poważniejszego. My zasadniczo, jeżeli się nie zajmujemy tym zawodowo, to, to nie liczymy. I nie o to chodzi, tak? To nie o to chodzi, że moi uczniowie, siedząc na lekcji matematyki, mieli pasjonować się talesem, bo będą w dorosłym życiu co tydzień sobie tego talesa liczyć. No, sami, sami słyszycie, jak to, jak to brzmi. Tu chodzi o to, że oni mogli zmierzyć się z tym, że to jest trudne, że to jest wysiłek. I oni sobie robili tak zwaną podgatowkę mózgu. I ja, jak z nimi rozmawiałam, to mówiłam: Słuchajcie, no będzie, będziecie mieli coś innego, co Was będzie interesowało, co będzie kanwą Waszego y, życia, i y, y już będziecie mieli w głowie taką gotowość do tego, żeby się mierzyć z wysiłkiem w tym y, zakresie tematycznym, który Was interesuje. Y, bo temat, z którym my przychodzimy do uczniów, no, oczywiście, on wynika z podstawy programowej. My wiemy o tym, tak, takie są realia Polski, że mamy podstawę programową. Z podstawy programowej, na, na, na kanwie podstawy programowej powstają też podręczniki. Dobrze jest wracać do podstawy programowej i realnie ją sobie przeglądać i weryfikować, co jest w podręcznikach, a co jest w podstawie programowej, żeby nie dać się złapać na tym, że realizujemy podręcznik, a nie podstawę programową. Ale jeśli do tej podstawy programowej my przygotowujemy tematy, no wiemy, że jesteśmy po prostu do tego zobligowani. I to jest też ok, żeby powiedzieć uczniom, słuchajcie, no jest podstawa programowa, to jest coś, co po prostu musimy robić. Nie zawsze będzie nas to pasjonować, ale czasami są tematy, które dla nas są interesujące, albo... Nie są interesujące, ale być może w klasie będą interesujące. A być może to jest kwestia tego, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego ten temat jest ważny. My czasami rozmawialiśmy z uczniami też o tym, do czego może to być przydatne. I jeżeli nie potrafiliśmy odpowiedzieć sobie na to pytanie przed zajęciami, to szukaliśmy odpowiedzi po zajęciach. I czasami faktycznie bywało tak, że stwierdzaliśmy, że nie znajdujemy jeszcze. Odpowiedzi na to pytanie. Że być może jedyną odpowiedzią jest to, że no właśnie ćwiczymy i mierzymy się z tym, żeby mieć jakiś wysiłek. Bo przecież musi być wysiłek, żeby była prawdziwa pasja. Zastanawiamy się, co można rozwinąć. Kiedyś moim uczniom z matematyki, w pierwszej, w pierwszej lekcji, w pierwszej klasie na jednej z pierwszych lekcji przyniosłem nasiona rzeżuchy. I wspomniałam im o tym. Że to jest matematyka, ale mimo wszystko mam dla nich rzeżuchę i chciałabym ich zaprosić do tego, żeby posiali sobie te nasionka rzeżuchy. Dałam im pełne opakowanie, więc powiedziałam, tam powinno być wszystko opisane. Mają też oczywiście do dyspozycji telefony, więc mogą zorganizować. Mi zależało na tym i to im podałam jako cel, że bardzo ich proszę o to, żeby włączyli się w to działanie którego cel omówimy później, i takie moje potrzeby związane z tym działaniem, że mi zależy na tym, żeby w przyszłym tygodniu mieć takie okrągłe płatki kosmetyczne, wypełnione po prostu rzeżuchą. I w momencie, kiedy uczniowie rozpoczęli czytanie tych opakowań i tam sianie tych, tych nasionek. Wychodziły bardzo ciekawe rzeczy. To znaczy, okazało się, że po tygodniu mogliśmy sobie o tej rzeżuszce porozmawiać, rozmawiając o tym, co pomogło nam to rozwinąć. Takie zadanie, które wydawałoby się nie być matematycznym, a okazało się być bardzo ważne z perspektywy mnie, jako nauczycielki pracującej z, z uczniami których czeka matura z matematyki? Czy moi uczniowie byli zainteresowani tą rzeżuchą? No wszyscy ją posiali. I po tygodniu część płatków miała rzeżuchę, ale zapewne się domyślacie, że część płatków to miała takie zaschnięte nasionka i tam niewiele wyrosło. I myśmy sobie po tym tygodniu wszystko Omówili, i no i właśnie spojrzeliśmy na to z takiej, z takiej szerszej perspektywy. Jak myślicie, dlaczego im dam żerzucha na matematyce licealistom? Macie jakiś pomysł? Co mi strzeliło do tej głowy, żeby, żeby pasjonować się żerzuchą na, na matematyce? Co mogło mną kierować? Konsekwencja. Świetnie, Paweł. Tak, to było jedno z, jedno z haseł, które, które się rzeczywiście pojawiło. Tak, i że są etapy działania go dziękuję Ci, że trzeba pielęgnować, że obserwujemy, co wyrośnie i że potrzeba czasu, tak, żeby, żeby wyrosło. Tam akurat miałam to szczęście, że wyobraźcie sobie, na opakowaniu tej rzeżuchy był błąd. I zaraz na, na, na samej tej głównej ety, etykiecie i pokazałam im, że otrzymali ode mnie tę, to opakowanie. Ja jako nauczyciel przyszłam i im dałam to, to opakowanie i nie zauważyli tego błędu. I uczuliłam ich. Żeby byli czujni. Mówiłam nawet takie hasło: bądźcie czujni, jak to mieli Jones w ściganym, bo może być tak, że ja się pomylę, albo może być tak, że ja im przyniosę coś, co będzie miało błąd. I taka, taka czujność na matematyce jest bardzo ważna, i nie tylko na matematyce. Ale rzeczywiście na matematyce jest to bardzo istotne. Że tutaj chodzi o zaplanowanie. Znaczy, jeżeli ja powiedziałam, że za tydzień chciałabym mieć rzeżuchę, to trzeba najpierw sprawdzić, czy w ogóle to jest realne, czy my jesteśmy w stanie coś zrealizować. I jeżeli myślimy o metodyce 4P-4C, i myślimy o projektach, to jest dokładnie to samo. Znaczy, my musimy sobie wykoncypować, jaki jest ten efekt, i czy my na przestrzeni tego czasu zdążymy to zrobić. Bo czasami jest tak, że mamy na początku tak dużo energii, i takie zainteresowanie, i zaangażowanie, że nam się wydaje, że my wszystko zrobimy. W ogóle w tydzień zrobimy wszystko. Bo ta pierwsza euforia nas popycha do tego, żeby stwierdzić, że damy radę. To gdzieś się odzywa to krytyczne myślenie, które musimy właśnie połączyć z tą pasją i z tym zaangażowaniem, i z taką, z taką werwą do, do działania. To krytyczne myślenie musi nam pomóc zaplanować, czy rzeczywiście to jest realne. Czy fakt, że dwie, dwie osoby, na przykład, są bardzo zainteresowane jakimś projektem, Przyniesie realne rezultaty. Czy pasja dwóch osób jest w stanie rozsiać się na pozostałe osoby? Tutaj jeszcze widzę, że piszecie o odpowiedzialności i systematyczności. Tak, w międzyczasie był weekend. I teraz, jak zaplanować wzrost tej rzeżuchy i podlewanie rzeżuchy, jeśli jest weekend? Można ją zabrać do domu, albo można więcej wlać wcześniej, wiedząc o tym, że jest weekend. W kontekście matematyki to jest właśnie planowanie, w jaki sposób się uczyć. I to jest przydatne przy każdym, przy każdym działaniu. Na koniec jeszcze rozmawialiśmy o tym, że ja wspomniałam jako cel o tym, że chciałabym mieć za tydzień po prostu rzeżuchę. I oczywiście każdy z tych uczniów mógł pójść do sklepu i kupić takie gotowe kiełki tej rzeżuchy po prostu położyć na te, na te płatki. Też bym na to też bym uznała, że jest to jakieś rozwiązanie. To było takie rozwiązanie, jak powiedzmy korki tuż przed maturą. I poświęciłam na to powiedzmy, pół jednej lekcji, pół drugiej lekcji, ale nie żałuję tego, bo, bo to było wyjęcie. Czegoś, co jest uniwersalne, co jest ważne, co tak naprawdę jest życiowo przydatne, bo to, że mnie interesowały pewne zagadnienia, to była jedna kwestia. Ja mogłam sobie sama odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mnie to interesuje. I teraz Wam o tym opowiadam, dlaczego ta rzeżucha była dla mnie taka ważna, że ona była pewną metaforą wielu, wielu rzeczy, tak? Umożliwiła zobaczenie też uczniom, że. Uczenie matematyki, tak, to jest jakaś systematyczność, ale może się zdarzyć, że nie, nie podlejemy tej rzeżuchy. I zdarzyło się, że jeżeli się podlało w odpowiednim czasie, to jeszcze te nasionka zakiełkowały. To było też pytanie o to, czy to interesuje ucznia, czy mi się udało zainteresować uczniów, żeby to zrobić. Dlaczego tak, dlaczego nie? I znowu to jest, to, to jest ten powrót do, tego, do tej kwestii, że nie zawsze ten uczeń musi się zainteresować. I gdyby jakiś uczeń mi tej żarzuchy nie posiał, to też bym to przyjęła. To przecież nie wynikało bezpośrednio z podstawy programowej, prawda? Takie sianie żarzuchy na, na matematyce. Ja im jeszcze mówiłam o tym, że to jest też kwestia takiego zaufania, które działa w obie strony znaczy ja ich poprosiłam, ja ich zaprosiłam i powiedziałam, że zależy mi na tym i proszę, żeby mi zaufali ale jednocześnie dałam im sygnał, że tak samo będę ufać im i jeżeli ktoś mi przyjdzie na, y, 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 i powie mi, że na przykład nie mógł czegoś zrobić y, to y, y, bo miał jakieś powody to ja mu też będę ufać y, y, bo jeżeli chcemy realizować jakieś duże projekty to zaufanie też się musi Pojawić. I te dwa ostatnie pytania, które tutaj Wam wyświetlam, to jest, to jest takie podsumowanie tej historii o osianiu rzeżuchy. Co zamiast, co uniwersalnego jest w tym zagadnieniu? Ja jestem przekonana, że w zasadzie na każdy temat, o którym mówimy w klasie, możemy porozmawiać z dwóch poziomów. Znaczy, realizować to, co mamy zaplanowane. I omówić to z takiego metapoziomu, i nie bać się omawiania z metapoziomu. Bo mówienie do uczniów i traktowanie ich w sposób taki dojrzały, mówienie o tym, że, że oni mogą mieć pasję przez małe P, albo mogą tej pasji poszukiwać dopiero, albo mogą się przyglądać innym uczniom, którzy mają pasję, albo mówić im o tym, jaką my mamy pasję i zainteresowanie, to jest pokazywanie, co jest w życiu ważne, nie tylko na tej konkretnej lekcji. Na tym slajdzie pokazuję takie działania, które toczyły się w szkole podstawowej i w liceum. To są wszystko lekcje matematyki. Lekcje matematyki, które nie zawsze działy się w ławkach. I to są lekcje matematyki, w których, przy których ja starałam się być zainteresowana i mieć w sobie tę, tę iskrę i pasję, ale też mieć gotowość do tego, żeby powiedzieć: Słuchajcie, ten temat kompletnie mnie, już używając kolokwializmu, nie kręci. To jest temat, który musimy zrealizować, bo on jest wstępem do kolejnego. Ale ja nie wiem, co jest ciekawego w tym temacie. Może my wspólnie spróbujemy wymyślić, co jest, co jest ciekawego. To, to też jest okej okay, taka, taka rozmowa. Ta maska, której, którą Paweł zauważył, to była maska, którą sama złożyłam. Ktoś z Was tutaj wspominał o origami. I to był wstęp do rozmowy na temat brył. Hmm. Jedno z pytań, ile kartek zużyłam, żeby złożyć taką, taką maskę. Um, tak, ja, ja byłam tym zainteresowana, i u, okazało się, że część uczniów udało się um, za, zainteresować i, um, i żeby, um, żeby weszli w temat brył, które wcale nie wyglądają w ten sposób na lekcji matematyki. Um, Słuchajcie, te rzeczy, które, o których teraz rozmawiamy, i ta pasja, którą staramy się zobaczyć i tak ugryźć z różnych stron, z różnych perspektyw, chciałabym, żeby zagościła też, też u Was tak, tak wyraźnie. Być może. Być może ona mogłaby zagościć w momencie, kiedy wejdziecie na stronę cyfrowego dialogu, na stronę naszego projektu. wrzucam wam link na, na czat. Ponieważ jest już od jakiegoś czasu opublikowany podręcznik. I w tym podręczniku jest trochę wprowadzenia. I to wprowadzenie, jak sobie tam zerkniecie na, na te strony, ono jest bardzo tak skrótowo potraktowane. Tam naprawdę są, um, wiecie, teraz się spotykamy na 45-minutowych um, takich sesjach, podczas których z różnych perspektyw traktujemy jedno słowo. Um, a tutaj um, no, ten, ten taki podręcznik, żeby on właśnie był pod ręką, musiał być takim ba bardzo um, zwarty. W związku z tym przeczytacie tylko takie wyimki. Trochę będzie pewnie też uproszczeń, no, tak to się dzieje, jak się ma jedną stronę albo pół strony na napisanie jakiegoś, jakiegoś materiału, ale to dlatego, że no, z jednej strony zaplanowaliśmy webinary, ale z drugiej strony zobaczcie, jak wiele stron zostało poświęconych na dobre praktyki i na scenariusze lekcji. I teraz, jeśli rozmawiamy o pasji to mam nadzieję, że to wybrzmiewa w moim głosie, to 4P, 4C jest takim projektem cyfrowo-dialogowym, który tak powstał, ponieważ grupa osób, w cyfrowym dialogu miała tę wewnętrzną iskrę, ten ogień taki rozpalony. I to się nam, ten ogień nam się rozniósł, również obejmując partnerów z Francji i z Włoch. I przygotowaliśmy takie zestawienia. Tam są do, do, dobre praktyki, czyli takie bardzo, słuchajcie, skróty, to mniej więcej tak, jak ja Wam opowiedziałam o kilka słów o masce albo o, było o osianiu żerzuchy, rzeż, czyli coś, co może Was zainspirować, albo co może pokazać, Pokazać perspektywę innego nauczyciela, nawet jeżeli on uczy innego przedmiotu niż wy, ale chodzi tylko o takie poczucie, właśnie tego, co, co jest dobrą praktyką. A później jest pięć scenariuszy lekcji. To są scenariusze lekcji przygotowywane dla klas młodszych. Zachęcam Was do tego, żebyście przejrzeli te rzeczy, żebyście znaleźli sobie czas do, do tego, żeby troszeczkę tam pozaglądać. Być może te scenariusze u siebie zrealizujecie, być może, i tak wiecie, głos zawieszam, być może już niedługo na naszej stronie będzie zaproszenie dla osób. Lidio, trzeba zejść na sam dół tej, tej strony. Tam, jak otworzysz tę stronę, to, to podręcznik jest na samym, samym dole. To jest podstrona 4P, 4C metodyki i trzeba po prostu przeskrolować niżej tam, gdzie są pomoce metodyczne. Słuchajcie, niedługo będziemy chcieli zaprosić Was do tego, żebyście podzielili się troszeczkę Waszymi wrażeniami. Być może uda się. Wam właśnie zrealizować taki scenariusz, albo będziecie mieli pomysły na swoje zastosowanie. Bądźmy w kontakcie, zaglądajcie na stronę cyfrowego dialogu. Pewnie przy kolejnym webinarze trochę więcej o tym wspominamy. Ale już teraz sieje takie właśnie ziarenko, dając Wam czas na to, żebyście się z tymi materiałami zapoznali. I znowu, we mnie jest ten, ten ogień i ta pasja. Przychodzę do Was i mówię, słuchajcie razem z wieloma osobami, z, w sumie z trzech państw, przygotowaliśmy taki materiał. I może się okazać, liczę na to, że część z Was zaangażuje się tak, jak to robią uczniowie. Być może część z Was ma po prostu inne rzeczy na głowie, albo uczy takich przedmiotów, przy których um, dacie sobie na przykład przestrzeń do tego, żeby w kolejnym roku ta lekcja zadziałała. Um, mam nadzieję. Że wy z kolei podzielicie się swoją pasją, że być może znajdziecie w swoich lekcjach, bo o tym też mówimy, mówiąc o metodyce 4P, 4C, że znajdziecie w swoich lekcjach, które prowadzicie, te elementy, które tak jakby trzeba wytłuścić, tak? że trzeba je podkreślić i powiedzieć innym, nam, nam wszystkim, słuchajcie, to są właśnie. 4, to jest metodyka 4P4C. Tu się dzieje ta, ta kreatywność uczniów, to krytyczne myślenie. Tutaj widzimy, że jest pasja i zainteresowanie. Odpowiem jeszcze Sylwii. Sylwio, wszystkie te nasze webinary są nagrywane i one znajdują się na YouTubie, więc będę mogła jeszcze szybciutko tutaj YouTube, chyba szybciutko zrobię. Może ja zrobię szybko, a może nie. Cyfrowy dialog. Znajdę Wam link i umieszczę. Tu jest. W, tych, w, tej, w tej serii webinarów już wrzuciłam link. W tej serii webinarów są spotkania wcześniejsze, które były organizowane, czyli tak ogólnie o metodyce cyfrowego dialogu. Było o projekcie, o krytycznym myśleniu, o zabawie, o kreatywności. Teraz jest jeszcze pasja, komunikacja rówieśnicy i kooperacja przed nami, ale jeszcze tam jest jedno takie spotkanie, które było prowadzone po angielsku. Ale jeżeli nie znacie dobrze angielskiego, to się nie bójcie, bo to jest taki bardzo przyjazny angielski. Przede wszystkim też widać, kto co robi i bo, bo rzecz się dzieje ze, ze Scratchem, Więc zachęcam Was do tego, żeby, żeby zapoznać się z tymi materiałami i z webinarami, i z podręcznikiem. Nie bójcie się uruchamiać krytyczne myślenie przy tym podręczniku, mimo że to jest też takie nasze dzieciątko i wyrosło z naszej pasji, to tylko i wyłącznie przez krytyczną ocenę i przez to, że spojrzy wiele par oczu na to, jesteśmy w stanie rozwijać ten projekt, a mamy taką nadzieję, że poza materiałami dla klasy 1-3 Będą także materiały dla klas 4-8 i chciałabym, żebyście też w tym uczestniczyli. To jest taka odezwa i zawołanie nauczyciela do uczniów, który, który przychodzi i mówi, bądźcie razem, razem z nami. Mam nadzieję, że, że wejdziecie do naszego takiego teamu, do takiej drużyny, która, która będzie właśnie metodykę 4P4C Wspólnie realizowała. Przypomnę Wam jeszcze, że jest podpięty link do, do, do formularza, do ankiety. Pomożecie, pomożemy. Cieszę się, Kamilo, i, i cieszę się, Sylwio, że jesteście na tak. Alicja, dziękuję, że, że piszesz o tym, że warto obejrzeć. O rany! Ale wiecie, że minęło już 45 minut. To jest niesamowite. Nie wiem kiedy, ale minęło, ale udało nam się porozmawiać o jednym z filarów, o jednej literce P, czyli o pasji. Ale jak sami słyszeliście, o tej pasji rozmawialiśmy, czy ja opowiadałam trochę, może bardziej, no takie, tak to jest, jaki jest webinar, z wielu, wielu perspektyw. I zachęcam Was do tego, żeby ta 4P, 4C metodyka, Zagościła u Was tak bardzo, rozszerzając właśnie perspektywę. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie. Bądźmy w kontakcie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Pa.